rodzinne, można powiedzieć, na murawie. Pytanie pierwsze, czy wymieniliście z Bartkiem w tym tygodniu jakieś wiadomości? Dzwoniliście do siebie? Tak, wymieniliśmy. Zawsze coś tam wymieniamy, jak mecz się zbliża, ale czym bliżej, to już tych wiadomości jest mniej, nie? Jednak każdy chce wygrać, każdy się skupia na sobie i jak najmniej, że tak powiem, szpiegostwa, żeby była między jedną a drugą stroną. Nie, w porządku, to nie pierwszy nasz pojedynek. Już kilka takich stoczyliśmy, więc... Fajnie jest. To jest fajna sprawa. Mhm, no pewnie tak, piłka nożna to jest taki główny temat u was w rodzinie, gdy się gdzieś spotykacie na jakichś rodzinnych wydarzeniach czy innych. Tak, a takich mamy sporo, więc no, dominuje piłka nożna. Można powiedzieć, że każdy gdzieś tam tą piłką żyje i gdzieś tam te mecze ogląda. Czy jakieś gierki wspólne, czy jakieś właśnie rozmowy przy stole wigilijnym, no innego tematu nie ma. Wy jesteście blisko z Bartkiem, tak? Trzymacie się? Tak, pochodzimy gdzieś tam z jednego miasta, jakby mój tata, jego tata to bracia, także mamy bliskie relacje, bliska rodzina, tak to. Jakieś specjalnie tobie emocje tak towarzyszą przed tym meczem, czy traktujesz ten mecz jak każdy inny? Nie, bardziej podoba mi się, to jest fajne, że gdzieś tam jest fajne wydarzenie i na tym wydarzeniu jestem i ja, i Bartek gdzieś tam razem z jednego miasta, jedna rodzina i to jest fajne, później jest to wspominać. A czy tak na boisku myślicie o tym, że jesteście rodziną gdzieś, gdy na przykład ma dojść do jakiegoś takiego pojedynku jeden na jeden, czy i nie wiem, na przykład bardziej się starasz, bo chcesz pokazać koniecznie kuzynowi, że tak, że jesteś lepszy, nie, czy... Bardziej się nie staram, się robić to co potrafię, ale gdzieś tam jest ta myśl w głowie, że gdzieś tam chciałby się coś zrobić, chciałby się gdzieś pokazać, taki pojedynek, żeby później móc się z tego też, wiadomo, pośmiać pół żartem, pół serio, tak? W wygranych pojedynkach, przegranych, to w głowie zostaje, nie? No właśnie, a masz w głowie, jaki jest mniej więcej bilans meczów między wami? Nie mam, ale pamiętam, że Bartek miał zawsze patent z drużynami, w których ja grałem i bardzo często jako obrońca strzelał w tych meczach bramkę. Mam nadzieję, że dzisiaj się to nie stanie. Wyjątkowy mecz dla ciebie, tak? Spotkanie z kuzynem na murawie. Tak. Jakie emocje ci towarzyszą? No poza okolicznościami, jakie możemy spędzać w gronie rodzinnym, dzisiaj spotkamy się na boisku, także fajne, ale no na te 90 minut zapinamy, że jesteśmy rodziną, no jesteśmy dzisiaj rywalami. Wymieniliście jakieś uszczypliwe SMS-y przed meczem? Nie, przed meczem nie rozmawialiśmy, no pewnie porozmawiamy spokojnie po meczu. A czy pamiętasz, jaki jest taki bilans pojedynków bezpośrednich między wami? Wydaje mi się, że wszystkie wygrałem ja. Co robicie, aby pić się nie ma?
Stoj! Vamos!
16 minut. Tak jest, cieszę się, ze zwycięstwa najbardziej się cieszę. Ciężko było wyjść tutaj w tym momencie, czy jednak już nie? Myślę, że mieliśmy wynik, ale i tak lekka presja była, bo dawno tych minut nie było, ale cieszę się, że wygraliśmy, że dobrze mi się grało. Na zamian. Angel, come on. How did you get that? Hey, the fans! Dziękuję! Come on! Następny! Zdania. Bardzo ważny za nami mecz i bardzo trudny mecz. I tym bardziej szacunek za taki wynik, za taką determinację, za charakter znowu i za pokazanie swoich umiejętności. Wielkie gratulacje od całego sztabu. Teraz macie kilka dni na wypoczynek. Difficulto partido. Difficulto partido.